Umowę w tej sprawie Chrzanowskie Starostwo podpisało z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie. Zakłada ona, że na początek 20 osadzonych z zakładu karnego w Trzebini ruszy na wielkie sprzątanie powiatu chrzanowskiego. Chcemy po prostu podjąć się działania z punktu widzenia logistycznego olbrzymiego, bo tak naprawdę tych odpadów, gdyby tak dobrze na dzień dzisiejszy nam wychodzi przeliczyć, to są naprawdę dziesiątki ton. Starosta nie ukrywa, że współpraca ma być wieloletnia. Jego zdaniem w rok nie uda się zlikwidować wszystkich zaszłości w tej dziedzinie. Jedną ze stron umowy jest też Międzygminny Związek Gospodarka Komunalna, który reprezentuje w tym przypadku interesy trzech gmin objętych jego działaniem, czyli Chrzanowa, Trzebini i Libiąża. Szef związku przyznaje, że to porozumienie przyniesie wymierne korzyści. Posprzątamy te, nazwijmy to, zaszłości, które powstawały przez lata i będziemy promowali to, aby ta czystość została utrzymana. Więźniowie będą sprzątali nieodpłatnie. Jest więc szansa, że z lasów i rowów znikną śmieci przy małym nakładzie kosztów. No my na terenie gmin członkowskich pokryjemy koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów i to będzie koszt związku w tym zadaniu. Z kolei starostwo zapewni dowóz osadzonych na miejsce pracy, sfinansuje im badania lekarskie i odzież roboczą. Ponadto prowadzone będą akcje edukacyjne wśród mieszkańców. Chodzi o to, by w miejsce zlikwidowanych wysypisk nie powstawały nowe. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie nie ukrywał, że jest bardzo pozytywnie zaskoczony taką inicjatywą. W całej Małopolsce na tej zasadzie pracuje około 500 więźniów. W większości przypadków to jednak służby więzienne wychodziły z propozycją takiej współpracy. Tymczasem korzyści są obopólne i jak zapewnia dyrektor, zagrożenia ze strony osadzonych nie ma. Nie wychodzi cała populacja więźniów, których mamy ponad 80 tysięcy w kraju, prawda? Wychodzą ci wyselekcjonowani, wybrani, ci, którzy już przeszli jakiś etap tej resocjalizacji i dają gwarancję, że będą się zachowywać poprawnie. I w zasadzie tak jest, popełniają tam jakieś drobne wykroczenia, ale generalnie nie było takich jakichś większych skarg. Natomiast bardzo dobrze pracują, wszyscy ci, którzy zatrudniają, są z tej pracy bardzo zadowoleni. Chrzanowskie Starostwo chce też skorzystać z pracy tych osadzonych, którzy nie mogą opuszczać zakładu karnego. Chcemy doposażyć w pierwszym elemencie zakład, warsztat stolarski, żeby można było robić ławeczki, chociażby do miejsc jakichś postojowych, na trasach, w jakichś miejscach widokowych, jakieś altanki, oznaczenia. Organizatorzy akcji sprzątania chcą do współpracy zaprosić Radę Osiedla, sołectw i szkoły. Liczą na wspólne edukowanie w tym zakresie, ale także wskazanie miejsc, które trzeba posprzątać.